Cześć, cześć, witajcie moi kochani bardzo serdecznie, a wy wam cydr, tęcza i wiadro brokatu, witajcie na kawie z wróżką. Zaraz sobie będziemy robić energetykę tygodnia, ja przytasuję karty, psy tasują karty, poczekam troszkę na was, żebyście dołączyli. Ustawię się, zobaczę, czy YouTube funkcjonuje. YouTube będzie funkcjonował w miarę. Damy radę, słuchajcie. Sorry YouTubie, że nie patrzę wam w oczy, ale wy macie jak gdyby nagrywkę. Natomiast tutaj na Instagramie jestem obecna. Dobra. Kartami nowymi, tymi run Starot się posługuję. Jak zajrzę pod nogi, to się może okazać, że mam od nich pudełek. Także jakby ktoś był zachwycony, tak jak ja, to może sobie zakupić. Ja osobiście polecam sklep Ósemki. Oczywiście te karty mogą być w różnych miejscach, to nie o to chodzi, ja nie mam, to nie jest żaden sponsoring, sama se kupiłam, sama se oceniam. No przegląd tych kart jest na kanale, więc możecie już zobaczyć, w sobotę chyba wszedł. I zachwycić się również. Natomiast czemu Ósemka? Bo bardzo miła pani prowadzi Ósemkę i lubimy tą panią po prostu. Taka, tyle prywaty w tym zachęceniu. Dobrze, mam nadzieję, że już te osoby, które czekają na przysłanka, w sensie tygodniówki, to są i zobaczymy, co tam się będzie działo. Dzisiaj dzień pracowity, ale w małej formie. I teraz tak, paść monet zazwyczaj wnosi sporo pracy, która potem przyniesie efekty i to jest takie fajne i to jest takie poukładane. Niemniej to nie są rzeczy spektakularne. Tak, drobne kroczki, małe wykończenia, małe sprawy. To tyczy spraw zawodowych, jak i takich spraw domowych, więc jeżeli jesteście na etapie posprzątam, to umyjesz piekarnik. Umyjesz zmywarkę, nikt nie będzie tego widział, ale będzie umyte, tak? W takich mało spektakularnych rzeczach. Dzień rzeczowy, spokojny, pozytywny, także myślę, że tutaj nie będzie jakiegoś kłopotu, czy ze złymi energiami, czy z innymi rzeczami, które mogą nam towarzyszyć. Paść monet jest uziemiony, poczciwy, życzliwy i do celu. Czekajcie, jeszcze was trochę zrujnuję. Ołtarz, o. To mamy dzisiejszy dzień, wtorek. Wtorek jest w szóstce mieczy, więc wyjazdy, rozjazdy, ale również w małej formie. Tak jak nam się poniedziałek od małej formy zaczął, tak samo i ten wtorek w małej formie będzie miał swój udział, ale pamiętajcie, że po pierwsze, jeżeli łatwiej się najeść czasem małą łyżeczką niż wielką łychą, a po drugie, jeżeli drobnymi kroczkami drobimy, to i do celu dojdziemy. I tutaj właśnie te drobione, drobne kroczki są totalnie widoczne, z totalnymi możliwościami. Wszystko dalej bardziej, kłopoty odsuwają się, właściwie my się od nich odsuwamy i wszystkie możliwe możliwości są działane na naszą korzyść, ale znowu, w drobnej formie, niespektakularnie, tu nikt nie rozbłyśnie, nie zabłyśnie, nie pokona trudności, nie zostanie kapitanem Ameryką, tylko po prostu swoją robotę będzie dobrze wykonywał w pozytywnych energiach. Dobrze. I patrzymy środę. Środa jest już w takiej karcie w środę możemy za dużo myśleć, może tak zaczniemy, ponieważ środa, dzień Merkurego, więc tak naprawdę dzień słowa i komunikacji. Komunikować nie musimy się tylko z ludźmi, możemy komunikować się również ze sobą samym. I ta komunikacja nie wypada tutaj in plus. Fajnie by było, gdyby w środę nie marudzić, nie wchodzić w lęki, ominąć tą dziewiątkę mieczy w takiej dobrej, pozytywnej formie. Jak najlepiej, ja nie mówię o osobach, które mają depresję, bo jest to choroba i tą chorobę się leczy i terapeutyzuje. Natomiast jeżeli mamy smutki i smuteczki wewnętrzne, takie od po prostu, bo one czasem się zdarzają, to najlepszą na to radą jest zajęcie rąk czymś innym. I z jednej strony pewnie psychologicznie ma to jakieś swoje wytłumaczenie, natomiast jeżeli chodzi o energetykę, jak robisz coś ręcznie, podnosisz swoje wibracje, jak podnosisz swoje wibracje, wychodzisz z dziewiątki mieczy. Nie jest to dobry dzień na rozkminianie, planowanie, to trzeba przetrwać, to trzeba sobie tak po swojemu podziałać. Czwartek. Czwartek jest w pustelniku.
To myślenie, zobaczcie, jak się ładnie w tych kartach wy odbijacie. W pustelniku jest już działanie na rzecz wzrostu duchowego w czwartek. I pamiętajcie, że Jowisz powiększa pewne rzeczy, więc może się okazać, że super to wszystko wyjdzie, że świetnie to będzie funkcjonowało. Więc za cokolwiek się nie weźmiemy, czwartkowy Jowisz może nam dodać energii, siły i mocy, a szczególnie w aspektach rozumowych, magicznych, samodzielnych, pozytywnych i takich, które są wglądem wewnętrznym. Dobry na naukę, zdawanie egzaminów i to wszystko, co z nauką jest związane. A wy, Beata, kurczę, w piżamie. No, ja wczoraj byłam w piżamie. Ja też sobie. I nikt nie obiecuje, że poniżej nie mam piżamy. Znaczy akurat nie mam, ale zazwyczaj możliw jest taki, że iż piżama mi towarzyszy, a tu jest po prostu tak, żeby ludzi nie przestraszyć, jak już robisz energetykę wiśnie. Na piątek. Harmonia, spokój, sentymenty, bezpieczeństwo, zadowolenie. Wszystko, co się układa, rezonuje, dobrze wibruje. Jedynym takim aspektem negatywnym szóstki pucharów może być to, że człowiek zbyt sentymentalnie podchodzi do rzeczy i zamiast układać zdjęcia w albumie, to siedzi i kwiczy, i kwinczy, i ślumpi, ponieważ coś się zdarzyło. Pamiętajcie, że przeszłości już nie ma. Przyszłość tak naprawdę, jakkolwiek by nie sprawdzał w kartach, czy podejrzewał, jest niepewna, a mamy tylko tu i teraz, tu i dzisiaj. Jeżeli nasze życie składałoby się z pięknych sekund, to potem by się zrobiły z tego piękne minuty, potem piękne godziny, więc tak trzeba funkcjonować. Ale spokój i harmonia w tym piątek mogą nam towarzyszyć. W sobotę mamy piątkę monet. Nowa talia, dlatego muszę się czasem przyjrzeć. Brak. Tę sobotę to nie planujcie cudów na kiju. Piątka monet przy sobocie i przy patrzeniu na dni tygodnia jest z jednej strony rewelacyjna. Oczyszczanie. Można wyzerować. I tak a propos, nie opęta was, jak użyjecie Palo Santo albo białej szałwi. Naprawdę. Oczywiście możecie się skłaniać ku rodzimym kadzidłom. Dla każdego coś dobrego. Czasem warto użyć olejku waniliowego, czasem warto użyć perfum, nie wiem, Kenzo. Różne rzeczy robimy, różne rzeczy lubimy, raczej opętania tutaj nie będzie. Także można oczyszczać, można okadzać, można oczyszczać siebie i przestrzeń i to będzie super dzień, tym bardziej, że po pełni nam księżyca maleje, więc to jakby i energetyka dnia, i że sobota, że Saturn umniejszający, i że maleje nam księżyc, bardzo ładnie w tą sobotę można iść, reszta spraw nie zaczynajcie, bo się umniejszą, a my jak chcemy, chyba że chcecie zacząć zakończać, to można zaczynać, to takie przewrotna sprawa, zacząć zakończać. No i mamy w niedzielę królową monet, nie cesarzową, musiałam spojrzeć, bo w podglądzie po tej zielonej kietce mówię, może cesarzowa, nie, królowa monet. Słuchajcie, no to mamy tutaj bardzo ładną i cudną energię praworządności, prawowitości. Jak mam ochotę na prawo, to pójdę na prawo, jak na lewo, to pójdę na lewo, zrobię to, zrobię owo. Wszystko jest ułożone, ugruntowane, unormowane. Myślę, że jest to taki rodzaj też odpoczynku po sobotnich działaniach umniejszających zło w naszym życiu. Bardzo fajna energia, myślę, że tylko środowa karta jest taka, wiecie, ale to nie przy dziewiątce mieczy zło nie przychodzi z zewnątrz. Jak zło nie przychodzi z zewnątrz, to jeżeli sami sobie jesteśmy sprawcami całego zamieszania, nasz problem. Tak to wygląda. Dobrze, jeżeli ktoś ma urodziny od dzisiaj do niedzieli, to proszę mnie tu pisać. Warunek 18 lat skończone i jeżeli dla kogoś pytacie, to musi być zgoda. Inaczej wróżba się nie liczy, energia przepływa niefajnie i się nie polubimy. Dobrze, a my, ja tu sięgam do szuflady i teraz sięgam wzrokiem, gdzie wzrok nie sięga. Dobrze, po zapalniczkę po prostu, bo w tym domu oczywiście zapalniczek zawsze brakuje. Nie pytajcie. I długopisy giną i zapalniczki, one wszędzie są. Ale skrzaty, ja to przypuszczam, że to jest na pewno tak. Ja się tylko odwrócę, a skrzat tam bierze tak i tak targa te zapalniczki i długopisy
I chowa właśnie, jak to Dorota mówi, w szuflandii długopisowo-zapalniczkowej, na pewno. Nie ma innego wyjaśnienia. Znaczy, są dwa wyjaśnienia. Albo zwariowałam, albo to jest prawda. Dobrze, zapalamy nasze świece, kochani. Chodzi tutaj o ogień, który jest symbolem naszych działań. Tak by, z intencją, by żywioły w tym tygodniu nas prowadziły, by wzmacniały nasze czynności i działania dla naszego dobra, bez szkody dla nikogo, na każdym z czterech energetycznych możliwych poziomów, nad którymi panują władcy żywiołów, czyli by wzmocniły się pozytywne emocje, by wzmocnił się nasze ugruntowanie w świecie fizycznym, nasze myślenie i nasza energia do działania. Tak się dzieje, a więc tak jest. Brzdąkłabym w misę, ale wiecie, się okazuje, że na misie stoicie. Patrzcie, jakie macie zdrowe stanie. W drugą brzdąknę. Można? Można. Dobra, bo wyjścia znajdują się z przodu samolotu. Nie pytajcie. Dobrze, nie pytajcie, bo nie będzie na to odpowiedzi. Dobrze, słuchajcie, to jak ktoś ma urodziny od dzisiaj do niedzieli, to przesłanko tutaj owszem, natomiast ja krótki, gdzie ja zapisałam, co jest ważne. Znaczy w sensie, wiecie, wszystko jest ważne, ale tu i zakładkę mam, powinnam się zorientować. No więc otóż, jeszcze na sklepie jest rytuał walentynkowy. Rytuał walentynkowy będzie miał miejsce 14 lutego, pudełkowy mówimy. 14 lutego, czyli to będzie piątek. Poniedziałek. Styczeń. Zmień wiśnia, luty, poniedziałek. Bardzo dobrze. Czy będziesz chciała robić w niedzielę 13? Nie, 14 w dzień walentynek. Będzie miał miejsce we w poniedziałek. Jest przygotowany, macie piękne artefakty do tegoż rytuału. Ja go sobie rozpisałam, troszeczkę zmieniłam względem tamtego roku. Natomiast jest to energetyka zamknięta, otwierająca nas na miłość, przyciągająca miłość, tworząca jednocześnie magiczną wodę, kombinująca na wszelkie sposoby, jak ogarnąć sprawy miłości. Korzystamy z egregora walentynkowego. I dlatego też luty jest miesiącem miłości na sklepie Pentagram pod różnymi względami. Już mówię, że po walentynkach, w momencie, kiedy będę robiła olejek Afrodyty, czyli na urodność, piękno, zdobywanie i zniewalanie, jakkolwiek to nie zabrzmi, glamour. Jak ktoś oglądał mój krótki webinar o urodności w magii, to będzie wiedział, dlaczego glamour. No to będzie mógł po walentynkach zakupić olejek Afrodyty i to będzie taka kolejna akcja, ale to już wiecie, zrobimy to jakby w połowie miesiąca. Natomiast teraz jeszcze ważne, dlaczego przypominam o tym walentynkowym rytuale, kiedy walentynkowy jest 14, z tego względu, że poczta ma swoje prawa. I lepiej wcześniej niż później, chciałam powiedzieć, jeszcze kilka sztuk zostało, ale bardzo się cieszę, nie było walki Tym razem. Ale o walentynkowy to, natomiast o te już całą resztę to może być różnie. Tak jak mówię, naszykowałam trochę więcej i jest, myślę, no okej, okay, do zrobienia. Mają. Także dobrze. Grażan ma urodziny 27, jest pełnoletnia. Stary jednorożec. Znam tą, znam tego człowieka. Znaczy doświadczony jednorożec. No, już patrzymy. Także słuchajcie, możecie sobie, właściwie w tych rytuałach pudełkowych najbardziej chodzi o wspólny rytuał. Cała reszta jest pudełkowym, miłym, sympatycznym dodatkiem, plus czasem krówka. No, tor pobłogosławił. Czasem zapomnę tą krówkę. Powiem, nie śpię trzy noce. Powiem wam, że tor pobłogosławił ten rytuał, bo on miał próby wejścia 5 razy, za każdym razem przypiął piorun i zgasło światło, więc jest pobłogosławiony. Normalnie tor stanął, swoją męską energię przygrzmocał. Tak było. Także piękna moc, siła, potęga, bardzo mnie to cieszy. Dokładnie tak. Graszka, słuchaj, przesłanie na ten rok. Działaj tak, jak my działamy w poniedziałek. Przy Paziu
monet, jeżeli chodzi o myślenie, powinno to myślenie dotyczyć drobiazgów, a nie wielkich, spektakularnych rzeczy, dlatego że kołując na małym rowerku dalej zajedziesz niż siadając w rozwalonym Mercedesie. To na pewno tak powinna wyglądać u Ciebie głowa. Serce powinno zburzyć stare struktury i odbudować się na nowo. Przemyśl, komu dajesz za duży kredyt zaufania, dlatego że w życiu warto ufać, kochać ludzi, ale zaczynając od siebie, jak w samolocie, zaczynamy od siebie, potem cała reszta. Jak zadbamy o siebie, tak będzie o nas zadbane. A zobaczcie, wtorkowa karta dla Graszki wpadła i ja naprawdę biorę tu ze środka talii, znaczy nie widzicie akurat, bo ten. Działania, oddreptuj od kłopotów. Małymi łyżeczkami, małymi kroczkami, przestań się przejmować. Spektakularnie nie zawojujesz w tym roku urodzinowym, ale małymi kroczkami będziesz jak ten normalnie popindalak i będzie szybko, pozytywnie i bardzo intensywnie. Dobra, to przysłonko. Dobrze, czyli ten walentynkowy to jeszcze jest, jakby ktoś chciał, to przypominam, super, będziemy sobie działać w małym gronie i ekstra. Słuchajcie, nów lutego, jest już 1 lutego. Parę sztuk. Co jest? Świeca jeszcze. Na razie jestem przy nowym. Dobra. Proszę bardzo. Zaraz nie, spoko, okay, bo ja sobie tu mam swoją kolejność, słuchajcie. To kolejność, ważna rzecz. I zamknięta szuflada, ważna rzecz, wiecie jak jest. Dobrze, słuchajcie, więc tak, nów lutego ma miejsce 1 lutego we wtorek. Można się na niego cały czas zapisywać jeszcze. Do wtorku i to tak zważcie na to, żeby wcześniej wysłać maila, ze względu na to, że czasem one nie dochodzą. Więc tutaj przypominam, możecie sobie zanotować. Nów lutego, czyli nów chyba śnieżnego księżyca to jest, tak? Dobrze mówię, bo wilczy księżyc jest w styczniu, tutaj śnieżny księżyc. I oczywiście mogłabym Wam tutaj opowiadać o bramach, przejściach, znakach, planetach albo innych rzeczach, a ja Wam tylko powiem tak. Nów jest każdy ważny, bo oczyszcza. Ja rozumiem, że wrześniowe przełomy to są wrześniowe przełomy numerologiczne, ale cała reszta są równie ważne, więc jeżeli ktoś chce zapisywać się, można, koszt 22 zł. A to jest co prawda w przyszłym tygodniu, więc jeszcze raz Wam na pewno przypomnę. Zawsze możesz dodać, że jest 1 nów w lutym. Wow, 1 nów w lutym. Drugi raz w tym roku się w ogóle w życiu nie powtórzy. Nie, bo niektóre tak... Wiem, bo to reklama dźwignie o handlu. Ja Wam powiem, każdy esbat jest ważny. Jeżeli tylko czujecie, że oczyszczenie dla Was, to oczyszczacie. No i tak, 1 lutego jest Imbolc w ogóle, czyli 2 lutego gromnicznej, czyli jakby wszystko w jednym. Chodzi o Brigid, Brigidę, uczczenie bogini, zasianie ziarna, wzrost, pozbycie się zimy. To jeszcze nie jest ostarowe, ale już w środku zimy przychodzi, rozpala ogień i płomień. I naszykowałam, tylko ich tutaj nie wzięłam, takie piękne rytuały właśnie Brigid, ponieważ wtedy będziemy to robić, ten rytuał na YouTubie i będzie potrzebne 7 świec, także w te 7 świec możecie już się zaopatrzeć, także fajnie. I będziemy rozpalać nasze wewnętrzne światła. Przy okazji ja oczywiście robię konsekrację świec i do tego tu dążę, które są do zakupienia w sklepie wcześniej, a dostaniecie je po rytuale, bo trzeba je namaścić, nie? Opluć, trzeba je wygłaskać, wypieścić, także sporo rzeczy z takimi świecami zrobić trzeba, zanim Wy je dostaniecie i to będzie po Imbolcu. Także tak. Kasia się pyta, chiński Nowy Rok to też 1 czy 2? Nie mam pojęcia. Nie, 4 zazwyczaj jest, ale czasem się zmienia. Natomiast nie zauważyłam, tak, no, zauważyłam jedynie, że wodny tygrys, tak? No jakoś tak i że ma być fajnie, bo ja już przynajmniej z tego bawołu wychodzę, co miał mnie dobić, ale tu Agata mi porobiła artefakty normalnie, no, żeby energetycznie to ogarnąć, odpukać, jak to w życiu, złe rzeczy się zdarzają, ale dram nie ma, z wszystkiego da się wyjść i w ogóle. Więc tak, zadziałało i ten. Klara się pyta, czy będziemy tygryska robić. Być może będziemy, bo Agata nam poda termin. Zależy, czy kiedy, Agatka się tutaj do nas uśmiechnie. Kiedy chce nasza Agata być z nami, bo to od Agaty zależy. Ja jestem dyspozycyjna w weekendy na razie, w sensie zawsze mogę coś przesunąć, odsunąć i to jakby nie ja jadę
300 tysięcy kilometrów, tylko siedzę w domu, więc dam radę ogarnąć. Zresztą nas są dwie, więc jak ja nie ogarnę, to Dorota ogarnie. Tak, tak jest. No, także na świece możecie, tam jeszcze parę sztuk zostało, bo tak, to jest limitka. Rzecz oczywista. To na sklepie parę świec zostało i macie taką świecę, tak jak gromnicę. I tak jest użytkowność tej świecy, czyli odgramia kłótnie, odgramia gromy, odgramia nieszczęścia. Więc to jest taka świeca. Oczywiście wiecie, że tradycja katolicka bardzo czerpie z pogańskiej, nieodwrotnie, więc my idziemy w starsze korzenie. Aż można Panu Bogu świeczkę diabłu ogarek, gromnicę też posiadam. Tak to jest. Dobrze. I słuchajcie, na szkole magii i tarota jest dekret na miłość. Świeczne luty czytałam. Jest. Czytałaś? Mhm. On jest napisany świeżutki, nowiutki jest. Pachnący był jeszcze. Pachnący. Świeżutki, nowiutki, pachnący jest. Dlatego, że ja oczywiście posiadam dekret na miłość, ale mogę posiadać dwa dekrety na miłość. Nie będzie nam się nudzić odczytując. I zazwyczaj to jest trochę tak, że jak jeden na miłość już zrobiliśmy w lutym tamtego roku, to teraz sobie po prostu może od innej strony ogarniemy, jakaś inna energetyka kogoś bardziej zachęci. Także świeżutki, nowiutki możecie sobie wydrukować i będziemy sobie czynić. I skoro nam przypada ten pierwszy luty, kiedy nam przypada we wtorek, to będziemy sobie czynić od wtorku. No mamy imbolki, mamy inne. Dekret to jest 3 minuty czytania, se wtykniemy. Fajnie jest mieć świecę dekretową. Ja będę szukała jakiejś sobie, a mam nawet chyba, różowej bądź czerwonej pachnącej, co by se miłośnie, jak gdyby. I dlatego dzisiaj ja to luty ogłaszając już w styczniu, nie na czerwono, co by normalnie tutaj w vibration dobrą wygenerować. Więc na pewno będziemy czynić wspólny dekret w lutym. Będzie do zakupienia, jest już teraz świeca imbolc, którą dostaniecie po 1 lutego, po konsekracji. Nów 1 lutego, rytuał walentynkowy 14 lutego, jeszcze dostępne są na sklepie, a w rytuale bierze udział artefakt, który jest wisiorem, to znaczy początkiem wisiora z jednym koralikiem w serducha. Potem będą kury i nie śmiejcie się, bo będą kury i to nie jest śmieszne. Ale to już na ostare. Także wiecie, wiecie jak jest. Tutaj, tu się rodzą designy, a wykonują ręce pani z Ukrainy. Ja jestem zachwycona w sensie energetyką wschodnią, więc to mnie bardzo ten wznieca. Więc można jeszcze rozpocząć swoją przygodę z wisiorem właśnie przy rytuale walentynkowym i zbieractwo zastosować. Jeszcze chciałam Wam coś powiedzieć i zapomniałam. Tu mam jeszcze, wiecie, bo mam tak, mam tu wypisane cele tygodniowe i cele prywatne. I cele prywatne są takie, wrotki. Ale już są zakupione, chciałam Wam powiedzieć internetowo, bo szaleństwo, w sklepach nie ma wrotek. No, Luz, już widziałam wisior. No, wisior, tak. No, ja dzisiaj będę robiła lalkę dla jednej z Was, bo dzisiaj jest ten dzień. A mamy ten skrypt? Tak, tu jest. Bo możecie cały czas na sklepie zamawiać, wiecie, runiczne skrypty, które każdy wygląda inaczej, więc ja Wam pokażę tylko, jak wygląda ostatni, bo go mam jak gdyby przed sobą. Także w ten sposób. Jedne są ładne, drugie są nieładne, działają tak samo i to o to chodzi, że ja sobie tak siedzę i właśnie te runy i tak na daną sprawę dla danej osoby i potem mam tak, a to właśnie ma być na takim papierze. A no dobra, no to zrobimy na takim, wiecie. I dobiera się to jak żadanice. Ja nie mam zdolności malarskich, mam jedynie takie wyrzeźbione w postaci, zajmuję się tym non-stop i jakby lubię to robić, więc po prostu lubię, to odpoczywam. Bo ja nawet Dorocie mówiłam, malując ten skrypt, że wiesz co, tam diagnostyki jak diagnostyki. Rzucisz te karty, opiszesz, okej, nie? Ale jakby tak ludzie zamawiali tak 20 skryptów tygodniowo, to ja bym siedziała i rzeźbiła. Bo ja lubię. Mnie to nie było. Nie byłoby wieczorków, ja bym tam skrypty malowała ludziom. No, także można, wiecie, jeszcze w ten sposób. Ja lubię. A to, wiecie, z miłością. No i tam, i żadanice będę robiła. I to właśnie mam też takie cele w tym kalendarzu. Kalendarz zresztą bardzo fajny, bo tygodniowy. Pokażę Wam coś niezapisanego. Mam wolną stronę i mam tygodniówkę. U mnie się sprawdza idealnie. Bullet journal jest bardziej teraz artystyczno-zdjęciowy niż kalendarzowy, więc się tak podzieliłam. O, i Antośka właśnie wpadła. Bardzo dobrze, że nieśmiało przypomina o fit jednorożcach. Słuchajcie, mamy taką grupę, którą Antośka prowadzi, ćwiczebną. Bądźmy wojownikami światła.
A czy robimy tam jakieś wyginania, się nie znam. Tam pewnie ma to jakiś opis i tam mamy jakiegoś psa z wiszącą głową, pozycję dziecka, jakieś lotosy i drzewa, nie wiem, różne rzeczy. W życiu się nie spociłam, w życiu się nie zmęczyłam. 45 minut mija, jak Zbicza strzelił na czterech zmianach w zasadzie, chill out taki. A słuchajcie, kręgosłup. A czy widzę, że mogę bardziej niż mogłam. W sumie 2 tygodnie trwające ćwiczenia, więc możecie się zapisać do Antośki. Nie wiem, jak ja Wam zostawię namiary na to. No, wpiszecie fit jednorożce, to tam jest grupa, którą widać chyba, a potem są tworzone takie grupy, których nie widać i tam sobie ćwiczymy. Także polecam serdecznie, 10 zł za zajęcia, czyli 20 za tydzień. Nie męcząco, także ja to się śmieję, że geriatria... Naprawdę, to nie jest chodakowska, która tam, wiecie, wyciska skalpel i rezygnujemy po 3 dniach, bo mamy dosyć. Tu po prostu z przyjemnością się siada i się powygina i w zasadzie nie czujesz, że robisz. A po 2 tygodniach możesz zrobić rzecz kręgosłupowo, której nie zrobiłaś wcześniej. Także naprawdę, naprawdę super. Także tak. A, na targowisku hrabiny są posty z zapisami. Antosia mówi, to wrzuć jeszcze świeży, żeby popodbijać pewne rzeczy, czyli grupa targowisko u hrabiny. No, skoczy do góry. No, także super. Tak patrzę, co u Was się dzieje. Tutaj ktoś, jakieś pomówienia i w ogóle różne inne rzeczy. Nie, bo już się śmiałam, bo już ktoś tam też właśnie mówił, że więcej za zajęcia. A tak, było, tylko że tam ta cyfra była lekko, znaczy dla mnie była wyraźna i tam była ewidentnie 10. Dla mnie też. Była też data, więc się zdziwiłam, gdzie te 28 było zobaczone, ale... Różnie to bywa na małych tych, na małych czym? Na małych ekranikach. Więc wiecie co, naprawdę można się zapisać, bo to nawet jeżeli my robimy coś, co jest trochę jogą, chociaż w moim wykonaniu, dobrze, że tego nikt nie ogląda i to jest właśnie cały komfort. Nie muszę iść zrobić z siebie idiotki, że tam nie wyprostuję nóżki, czy nie zegnę kolanka, tylko na ile mogę, tak? Na ile ja docisnę. Nikt tego nie widzi. Kot oczywiście przeszkadza, bo kot równo ze mną ćwiczy na macie po prostu już. Ja mam wrażenie przy ćwiczeniach, że mam 5 kotów, bo gdzie się nie obejrzy, tam jest kot. A ona jest jedna. Zainteresowana matą bardzo. Więc tak, natomiast ćwiczenia są naprawdę fajne, bo się ich nie czuje i to chyba o to chodzi, żeby nie czuć, a zrobić. Tak mam wrażenie. To jest jak z moją magią. Nie wiadomo kiedy, nie wiadomo jak, a działa. Dobrze, słuchajcie, chyba wszystkie ogłoszenia. Świeca, imbolk, rytuał pudełkowy, cały czas na sklepie. Rytuał walentynkowy o tyle ważny, o ile zaczyna jak gdyby cały wisior. Jakby ktoś chciał potem dołączyć, to owszem, możliw jest to i można sobie tam poskręcać. I są ważne koraliki, ale wiecie, że my musimy jako baby sobie tam no, zrobić. Nów. Fit jednorożce, wrotki. Gdyby kiedyś nie było programu, znaczy jeżdżę. Albo zbieram się z podłogi. Zobaczymy. Dobrze, Kasia pyta, czy udało jej się dokonać zakupu w sklepie, bo nie dostała maila zwrotnego. Sprawdź w spamie najpierw, a potem my zobaczymy. A czy zamówień była cała kubka, więc Dorota akurat rzuca okiem. Dobrze, energetykę macie, więc myślę, że mogę się z Wami pożegnać. Miłego tygodnia Wam całego życzyć. Więcej grzechów nie pamiętam. Tak myślę jeszcze, czy coś ważnego do powiedzenia. W zasadzie to ten dekret walentynkowy i potem na grupie ten rytuał walentynkowy dla YouTube'a. To też będzie ważna sprawa. Wy sobie ten 14 luty dobrze zapiszcie, bo będziemy działać miłośnie. Być może dla grupy zrobimy w niedzielę 13 lutego, żeby było więcej osób po błogosławieństwie. Tutaj to tak, ale walentynkowy, pudełkowy będzie 14, tak jak powinien być. A, jest jeszcze jedna ważna rzecz. Pogadanka miłosna będzie, tylko że pogadanka miłosna będzie w lutym. Zdrowotny będzie standardowo. Zdrowotny zawsze jest standardowo. Pierwszy czwartek miesiąca. Ale to jeszcze przyszły tydzień. Słuchajcie, będzie pogadanka. Myślę, że w piątek postaram się zrobić pogadankę o EZO przypadkach mailowych. Taką, wiecie, jeszcze styczniową, bo to jeszcze jest styczeń. Natomiast w lutym mam pogadankę o miłości, którą będę sobie jeszcze dopieszczać w podpunktach, żeby Wam opowiedzieć. Mam dużo filmów o magii miłosnej w ogóle, może trochę z innej perspektywy. I sobie właśnie ten miesiąc tak zaczniemy. Myślę, że w piątek możemy kombinować właśnie pogadanki. Klara pyta, czy pudełka wysłane. No w dużej mierze tak.
w bardzo dużej mierze wysłane, szczególnie tak. zagraniczne w dużej mierze wysłane, bo to się czeka na dojście. Także wiecie, że my za granicę to się spieszymy, bo w Polsce Klara, to tam ja dojdzie. Ale ja nie rozumiem tej emotki. No właśnie, a ja nie rozumiem pytania, jak to wysłane? Ha. Jak coś jest niewysłane, to się przyznaje, że nie mamy kiedy taczki załadować. To wszystko jest wcześniej przygotowywane, jeżeli wpadniemy na to, że coś można, albo coś można posklecić, albo dojdą rzeczy. Tam wszystko jest. Dobra. YouTubie, żegnaj, do zobaczenia. Buziakuję bardzo mocno. Tu jest kamera YouTubeowa. Pożegnanie. Pożegnanie.